Właśnie znajduje się na peronie pierwszym WKD reguły, a na peron drugi wjeżdża aktualnie WKD. I co ważne, obydwa te perony zostaną całkowicie wyburzone i postawione zupełnie od nowa, a w czasie budowy będą tymczasowe perony. Jak ta cała inwestycja będzie wyglądać i co jest realizowane w ramach tej EA? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy. Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie skład jazdy PKP oraz bilety kolejowe. dzieckie inwestycje Witam Was tutaj, czyściam ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Mazowieckich Inwestycji. Tutaj prosto z WKD Reguły, gdzie jak widzicie są jeszcze dwa stare perony, bo tak to dokładnie wyglądało jeszcze do czerwca 2024 roku. Chociaż ujęcia tutaj widzicie z marca 2024. Natomiast teraz w czerwcu trochę się to już zmieniło. I Teraz zwróćcie uwagę dokładnie, jak tutaj wszystko wygląda. Po prawej stronie jakby na parking i jak wygląda na wprost układ torowy. Tak to wyglądało wtedy, a tak to wygląda teraz. Jest tutaj tymczasowy Peron Wukatki, peron drugi, który jest niezbędny oczywiście do obsługi w tym miejscu dla pociągów i aktualnie pociągi jeżdżą po jednym torze dwukierunkowo. Jest trochę tutaj to wszystko pokręcone właściwie, jeżeli teraz zetkniemy na to, jak wygląda komunikacja Wukatki w tym rejonie. Peron 2 w tym miejscu oczywiście jest tylko i tymczasowy, dostęp do niego jest ograniczony, bo jest do niego dostęp po tłuczniu, więc nie jest on dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W skrócie po tłuczniu się ciężko jedzie z wózkiem dla inwalidzkim czy też chociażby z wózkiem dla dzieci, no i oczywiście inne osoby. Też mogą mieć po prostu tutaj problem z poruszeniem się w tym miejscu. Baron drugi jest aktualnie przebudowany i ma być całkowicie już oddany do użytku na koniec czerwca. Wiesz, tak aktualnie wygląda organizacja ruchu w tym miejscu. Może najpierw po początku Wam powiem, jak wygląda tutaj założenie, jeżeli chodzi o tą przebudowę, a później Wam powiem, jak dokładnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o aktualne utrudnienia i co tu się właśnie teraz dzieje na budowie. A to zaczynając z tego, co tu się zmienia, no to oczywiście jest całkowicie realizowana przebudowa dwóch peronów w tym miejscu, jeżeli chodzi o reguły. Peron pierwszy i peron drugi będą teraz zrealizowane w nowym standardzie, tak samo jak wszystkie perony, które zostały przebudowane już jakiś czas temu na odcinku Grudzisk Mazowiecki. Podkowa Leśna Główna. Cały ten odcinek ma teraz nowe perony i tak samo będzie to w tym miejscu. Będą tutaj nowe wiaty na jednym i drugim peronie będą zamontowane. właśnie, nowe wiaty pomijając nowe wiaty, oczywiście będą też nowe ławki. No i jak to dokładnie będzie wyglądać, to tak, będą wiaty długości minimum 6 metrów, będzie 5 ławek na każdym z peronów i będą też nowe stojaki rowerowe. Same perony będą miały oczywiście nową długość, tak jak wszystkie perony aktualnie są wydłużone do 80 metrów, szerokość 3,5 metra, a wysokość ich to jest 05 38 metra. Same perony będą, oczywiście, jak powiedziałem, dostosowane dla osób wszystkich z niepełnosprawnościami, czyli będą drogi prowadzące, będą też wypustki informujące o kra krańcu peronu, jak i również będą też zlikwidowane tymczasowe, znaczy dzikie przejścia na perony w kierunku Grodziska. Przynajmniej taką tutaj dostałem informację, a właściwie taka informacja jest na transporcie publicznym. Tak to będzie mniej więcej zdecydowane, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. I oczywiście nowa wiata będzie wyglądać nie tak jak ta stara, tylko tak jak te nowe wiaty, które się znajdują właśnie na odcinku do Grodziska, ma. No i wszystkie prace mają być tutaj realizowane na przestrzeni 12 miesięcy, umowa została podpisana 1 lutego, w skrócie do 1 lutego budowa cała ma się zakończyć, no i tak to jeszcze wyglądało w marcu. Jak widzicie stare perony no, wołały o pomstę do nieba. Były po pierwsze wąskie, krótkie, niedostosowane właściwie dla osób z niepełnosprawnościami, bo nie dało się przejechać po całej długości peronu. Były oczywiście wyświetlacze i wyświetlacze tutaj wrócą również z biletomatem w tym miejscu. Natomiast no, najważniejsze jest to, że faktycznie były bardzo wąskie, stare wiaty, malutkie, no i oczywiście łabek tutaj też w dużej ilości miejsc brakowało. Co ważne, też w sumie zapomnę powiedzieć o tym, że w nowej wiacie będą też poddupniki zalizowane, czyli te miejsca bez konieczności siedzenia, tylko właśnie możliwości opierania się. To też w tym miejscu będzie zalizowane. Natomiast największym elementem, który jest tutaj przybudowany, to jest właśnie przepust, który w tym miejscu widzicie i on aktualnie jest sterylizowany. Przepust wymaga niestety zamknięcia e, torowych i na jednym i na drugim torze aktualnie właśnie jeden tor został zamknięty, a przepust jest stary, znajduje się pod poronami i on jest po prostu niezbędny do przebudowy, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. Tak to wyglądało jeszcze w marcu, jak widzicie pociąg wjeżdżał jeszcze normalnie na tamten drugi peron, gdzie aktualnie teraz trwają prace. Na peronie drugim też się znajdował wtedy biletomat, on aktualnie został przestawiony w zupełnie inne miejsce, tak, aby można było z niego na spokojnie, wygodnie korzystać. Natomiast za cenę tego przepustu, no to on właśnie musi być całkowicie przebudowany i on będzie realizowany etapami. Pierwszy etap jest realizowany teraz, w czerwcu, drugi etap będzie realizowany na drugą połowę lipca i wszystkie prace większe w tym miejscu, jeżeli chodzi o utrudnienia, powinny się zakończyć de facto w sierpniu, bo w sierpniu też mają się zakończyć wszystkie utrudnienia, jeżeli chodzi o warszawską kolej dojazdową, i jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią, i jeżeli chodzi o miejsce właśnie w tym miejscu Reguły. I pamiętajcie też, że to nie jest jedyna przebudowa, jeżeli chodzi o przystanki kolejowe, wukatki w obrębie całej ich sieci. Ale o tym może powiem trochę więcej na sam koniec filmu. Tymczasem tutaj jeszcze sobie zetkniemy. Wygląda tutaj tak wyświetlacz. Oczywiście wyświetlacze są te stare. I znając że tutaj będą po prostu postawione stare wyświetlacze, bez konieczności wstawienia nowych. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Oczywiście porony będą dokładnie tej samej lokalizacji, gdzie się znajdowały stare. Natomiast za chwilę przejdziemy już do ujęć najnowszych, czyli już właśnie z czerwca 2024, abyście zobaczyli dokładnie, jak to wygląda teraz. Po samego tego peronu, w tym miejscu już tutaj nie ma, jeżeli chodzi o peron drugi. to chociaż się zdziwiłem, powiem, że go w tym miejscu już nie ma. Proszę bardzo. Ujęcia z czerwca 2024. Jak widzicie, tor jeden został całkowicie doskopany. Peronu drugiego całkowicie nie ma. Został całkowicie wys wysadzony w powietrze, właściwie. I przepust w tym miejscu aktualnie nowy powstaje. Jest on niezbędny do przywrócenia w tym miejscu ruchu kolejowego, ponieważ trzeba odbudować w tym miejscu tora. Żeby to zrobić, trzeba go tutaj oczywiście odbudować. A trzyściuję wybudować zupełnie nowy przepust dla tego, dla tego cieku wodnego w tym miejscu. Co ważne, aktualnie ruch kolejowy w tym miejscu jest dosyć mocno ograniczony. Pociągi. W kierunku Grudziska Mazowieckiego. Aktualnie tutaj odjeżdżają co 80 minut. W skrócie co 40 minut w kierunku w jedną lub drugą stronę. Po to, że jeździ aktualnie pociąg, tak, rzadko, bardzo rzadko. Natomiast biletomat w tym miejscu jest to przeniesione tutaj, tak, do, na ten parking. No, jest to jedyne miejsce, które aktualnie nie będzie przebudowane w ramach tej inwestycji. A cały czas dostępność biletowa musi być zachowana tutaj, więc biletomat został przestrzeniony w tym miejscu. Tu z kolei na czerwonej kopercie stoi autobus ZKA. Który funkcjonuje całkiem ładnie skoordynowanie z pociągami, tutaj tutaj podejrzewam. W skrócie, jeżeli pociąg podjedzie, jest chwilę czasu, żeby do niego do, do autobusu się przesiąść i później odjeżdża autobus. Z drugą tak samo to działa, jeżeli podjedzie autobus, to chwilę później dopiero rusza włukka, więc faktycznie to jest całkiem dobrze zanalizowane w tym miejscu. peron tymczasowy WKD drugi w tym miejscu jest jak widzicie na załączonym obrazku, całkiem ładnie się prezentuje. Nie będę ukrywać, że on już jest szerszy niż ten stary, więc to jest dobra informacja. Oczywiście na peronie znajdziemy wszystkie najważniejsze rzeczy, takie jak brak wyświetlaczy, ale rozkład jazdy papierowy. Gablot, Chyba nawet jest tego co kojarzę, że nie, ławki nie ma żadnej, ale jest informacja o nazwie przystanku kolejowego. Jest też informacja, że to jest peron drugi, nie ma informacji, że to jest peron tymczasowy i jest łatwe, szybkie dojście do samego tym, przystanku autobusowego dla ZK To jest bardzo dobra informacja i faktycznie to całkiem ładnie tutaj zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o honorowanie biletu, tutaj wzajemne, jest tego bardzo dużo, musiałem długo o tym gadać, więc nie będę do tego tematu wchodzić. Natomiast jak aktualnie jeżdżą w Łukatki? Aktualnie WKDki po jednym i po drugim torze w kierunku warszawy w wkd odjeżdżają co 40 minut. Tak, to prawda, natomiast z drugą stroną jest trochę gorzej, bo pociągi w kierunku Krzywdziska-Mazowieckiego jadą co 80 minut, a do regułów co 40 minut. W skrócie, pociągi po jednym i po drugim torze jeżdżą e, w tym samym kierunku co 80 minut. Pociągi jeżdżą bardzo rzadko i to jest duże utrudnienie. Oczywiście pociągi w kierunku Krzywdziska-Mazowieckiego też jadą w kierunku Milanówka, w zależności od kursu, ale dalej pociągi co 80 minut to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Niestety tak to w tym momencie wygląda. Jak aktualnie wygląda ten układ torowy. Tak to wygląda, jak widzicie na załącznym obrazku. Aktualnie tak jeżdżą w układki. W skrócie, no troszeczkę rzadko to jest podzielone. Możecie się zatrzymać. Natomiast tak to będzie wyglądać już od początku lipca, wtedy coda wukatki, już będą jeździć częściej, bo co 30 minut w każdym z kierunków. I będą też jeździć po dwóch torach, ale cały czas będą oczywiście utrudnieni, a później. Po 14 lipca najprawdopodobniej będzie kolejne zamknięcie, jeżeli chodzi o reguły. Tym razem peron pierwszy będzie zamknięty, będzie pierwszy peron tymczasowy i w tym czasie będzie ponowne takie samo utrudnienie, jeżeli chodzi o całą linię w co 80 minut pociągi, więc spodziewajcie się, że wtedy w drugiej połowie lipca pociągi również będą jeździć bardzo rzadko. No ale później już od połowy sierpnia będą pociągi jeździć co 10 minut, najprawdopodobniej w godzinach 3 poza tym co 15 bądź co 20 minut, no, bo trzeba pamiętać, że już wtedy na spokojnie będzie wszystko funkcjonowało po dwóch torach. Na całym odcinku od warszawa Śródmieście WKD do Warszawa, nie do Warszawa, tylko do Grziska Mazowieckiego, jak i również oczywiście do Milanówka. Stwierdzasz, do Milanówka to tam jeżdżę na krótkim odcinku po jednym torze. Co ważne, to nie jest jedyna inwestycja, która jest aktualnie realizowana przez WKD, bo również są planowane inne przebudowy. Jak na przykład przebudowa Warszawa-Raków, wtedy potrzebuje przebudowy lokalizacji peronów, również Homorów, czeka na swoją większą przebudowę, jeżeli chodzi o perony i cały układ torowy. Również WKD podkowa leśna główna będzie się zmieniała, ale to wszystko oczywiście jeszcze w najbliższym czasie i jak coś się będzie tam działo, oczywiście również w tym temacie będę mówić w mniejsza z tym i pewnie jakieś specjalne filmy z tych tematów inwestycji się będą pojawiać. Tymczasem to był ten wszystko materiał. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie wszystko i ten dzienny znanek. Jak czasem, zawsze zachęcam Was do stania Patta, Mia, Wiznoszem. Jak widzieliście, pierwszy raz tutaj się powiem już w marcu, to nagrać, ale jeszcze nie po prostu wszystkich informacji i czekam na się rozpocząć prace budowlane. Dlatego też dopiero teraz możecie zacząć pierwszy film, i tą inwestycję, wyjątkowo, przez to jak jest tutaj dużo rzeczy zrealizowanych, będę wam pokazywać. Co miesiąc z możliwością, że w lipcu nawet się pojawią dwa filmy z tej inwestycji, bo faktycznie dosyć dużo utrudnień i dużo prac jest szybko realizowanych. Więc nie ukrywajmy, że po prostu chcielibyście pewnie to, to oglądać całkiem szybko, jak tutaj to faktycznie wszystko jest realizowane, więc również tym się będę zajmować. A kolejne inwestycje, jeżeli będą realizowane na włókaczce, również będą się pojawiać na kanale Wizonosz. I niedługo, miej nadzieję, że uda mi się już nagrać podsumowanie całej przebudowy, a właściwie budowy drugiego toru od Grodziska Mazowieckiego do Podkowy Leśnej Głównej, bo tą inwestycję mam nagraną od początku do końca, tylko jeszcze podsumowania nie było, ale już niedługo będzie. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, i tutaj. Ponownie na początku lipca. Cześć!